Dzień dobry, szanowni państwo, minęła godzina 8:30. W związku z czym chciałbym rozpocząć naszą radę. Wysoka Rado, szanowni goście, otwieram 48. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Świebodzinie. Witam przybyłych państwa radnych, witam pana burmistrza, witam kierowników wydziałów, zaproszonych gości, mieszkańców, przedstawicieli miasta, pracowników Urzędu Miejskiego. Witam wszystkie osoby, które oglądają naszą transmisję za pomocą internetu. Przypominam wszystkim państwu, że obrady Rady Miejskiej są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięki i obraz. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyraża się zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych i wizerunku w myśl artykułu 6 ust. 1 litera a oraz artykułu 9 ust. 2 litera d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Wysoka Rado, zanim przejdziemy do sprawdzenia obecności, prosiłbym wszystkich państwa o powstanie. Grudnia 2022 roku zmarł pan Andrzej Grupa, dyrektor Biblioteki Publicznej w latach 1987-2015. Propagator kultury, czytelnictwa, założyciel i uczestnik dyskusyjnego klubu książki, orator oraz klubu gimnastyki umysłu Erudyta. Chciałbym wszystkich państwa prosić, abyśmy chwilą ciszy uczcili pamięć pana dyrektora. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do sprawdzenia obecności. Proszę państwa o potwierdzenie obecności na terminalach. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 21 radnych, w związku z czym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Na stole prezydialnym znajduje się protokół z poprzedniej sesji. Każdy z państwa zgodnie z paragrafem 56 statutu może wnieść uwagi do protokołu na dzisiejszej sesji. Czy w związku z tym są jakieś uwagi? Skoro uwag nie ma, uważam protokół za przyjęty. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem o sesji przedstawię państwu dzisiejszy porządek obrad. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności, punkt pierwszy, punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt trzeci, informacja burmistrza Świebodzina z głosowania do budżetu obywatelskiego gminy Świebodzin na 2023 rok, czwarty punkt, uchwalenie budżetu gminy Świebodzin na 2023 rok. I tak w kolejności będzie się przedstawiał ten punkt. Przedstawienie założeń projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Drugi punkt, odczytanie stanowisk Komisji Stałych Rady Miejskiej w Świebodzinie. Trzeci punkt, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Świebodzinie o projekcie uchwały budżetowej. Czwarty, wprowadzenie autopoprawy do uchwały budżetowej. Piąty, dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami oraz ich przegłosowanie. Szósty, odczytanie projektu uchwały budżetowej. Siódmy, głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2023 rok. Kolejnym punktem w tej części będzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2023-2033. Kolejnym projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla policji na opłacenie dodatkowych służb patrolowych. Dziesiąty projekt to projekt uchwały
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zielona Góra. 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Świebodzińskiemu. I 12. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kolejny punkt to będą uchwały finansowe. Kolejny projekt uchwał to zresztą nie wszystkie, bo to znaczy szeroki projekt uchwał budżetowy. Kolejny punkt to projekt uchwał i tak w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na bieżący 22 rok. Kolejny drugi projekt ustalenia wydatków budżetu gminy Świebodzin, które w 2022 roku nie wygasają z uchwały roku budżetowego. Trzeci projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej. Czwarty projekt uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie oraz nadania mu statutu. Piąty projekt wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali za okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Szósty projekt w sprawie nadania nazwy ulic drogą gminną i drogą wewnętrzną położoną w trzecim obrębie miasta Świebodzin. Siódmy projekt w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świebodzin na lata 2023-2027. Kolejny projekt to uchwała zmieniająca uchwałę numer 42/552/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ustalenia miejskich uformowych parkingów płatnych położonych poza drogami publicznymi w Świebodzinie, zasad korzystania z miejskich uformowych parkingów płatnych położonych poza drogami publicznymi w Świebodzinie, określenia wysokości opłat za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobów ich pobierania. Kolejny dziewiąty projekt to również uchwała zmieniająca uchwałę nr 42/558/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania. Pozwolicie Państwo, że dalszej części tytułu uchwały nie będę czytał. Dziesiąty projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 11. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia. 12. Przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Świebodzin na lata 2022-2032. Kolejnym punktem dzisiejszych obrad będzie sprawozdanie z działalności Komisji Stałej oraz Rady Miejskiej. 7. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. 8. Zapytania i interpelacje. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa odnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawienia porządku obrad? Skoro nie widzę, to stwierdzam, że będziemy procedowali według przedstawionego porządku. A zanim przejdziemy do kolejnego punktu i oddam głos panu burmistrzowi, chciałbym Państwa przeprosić, ale o godzinie 10.15 muszę opuścić obrady ze względu na obowiązki służbowe. Także nie sądzę, żebyśmy zdążyli do tej pory niestety zrealizować porządek obrad. I też korzystając z okazji, że jeszcze nie zaczęliśmy obrad, to chciałbym, abym musiał wcześniej niestety opuścić Wysoką Radę, to chciałbym wszystkim Państwu życzyć spokojnych i zdrowych świąt. Święto Bożego Narodzenia to czas pokoju, czas radości. Chciałbym życzyć, abyśmy taki pokój znaleźli nie tylko w swoich domach, ale też w miejscu pracy, byśmy szukali tego, co nas łączy, tego, co nas dzieli, na tym, co nas łączy, budowali. Tego Państwu życzę, nie tylko na czas, ale i też na cały nadchodzący nowy rok. Także wszystkiego dobrego, a teraz oddaję głos panu burmistrzowi. Tak, to jest informacja z zachowania do budżetu gotowskiego. Tak się domyślił. Myślałem, że ja też będę jeszcze stopił tego od razu, ale później. Może ja sobie pozwolę na sam koniec. Szanowni Państwo, otrzymali Państwo informację burmistrza Świebodzina na zgłosowanie do budżetu obywatelskiego gminy Świebodzin na 2023 rok. Ta informacja została Państwu przesłana wcześniej, więc ja pozwolę sobie tylko zapytać, czy są jakieś Państwa uwagi lub pytania. Tytułem wstępu tylko króciutko. Szanowni Państwo, ja chciałbym uprzedzić, że taka uchwała w najbliższych miesiącach, w styczniu lub w lutym,
może się pojawić, ponieważ, jak pewnie Państwo wiecie, mamy rekomendacje komisji dotyczące pewnych zmian w budżecie obywatelskim, ale żeby te zmiany można było spokojnie i w odpowiednim tempie i jakości wprowadzić w życie, my będziemy Państwu proponowali w przyszłym roku zawieszenie budżetu obywatelskiego w celu wprowadzenia zmian w uchwale, spokojnego dokończenia realizacji tych zadań, które pozostały nam do zrealizowania i wznowienia budżetu obywatelskiego w 2024 roku. Zgodnie z tym, co zostało wskazane też w wytycznych komisji, która dokonywała ewaluacji tego budżetu. To powoli rzeczy technicznych. Otóż, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sam budżet obywatelski, no to wyniki Państwo macie. Jeżeli chodzi o takie rzeczy czysto techniczne, no to co cieszy, to w tym roku zaobserwowaliśmy dość znaczny wzrost ilości osób, które wzięły udział w tym budżecie obywatelskim, bo z 3400 w zeszłym roku 4400 osób wzięło udział w tym roku, więc 1000 osób rok do roku. To pokazuje, że chyba mieszkańcy powoli przyzwyczajają się do tej elektronicznej formy głosowania, więc wydaje się, że ta tendencja, jeżeli by się utrzymała, to byłoby to bardzo pozytywne. Ale to tak gwoli wstępu. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to oczywiście bardzo proszę, postaram się odpowiedzieć. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi do przedstawionej informacji? Skoro nie ma, to dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, głównym punktem dzisiejszej sesji jest uchwalenie budżetu Gminy Świebodzin na 2023 rok. Procedura uchwalenia jest ściśle określona, dość przydługawa, ale musimy wypełnić wszystkie punkty, także daję głos po raz pierwszy Pani Skarbnik. Szanowni Państwo, żeby to nie było tak przydługawo, dostali Państwo projekt budżetu wraz z uzasadnieniem. Do projektu budżetu dołączyłam Państwu szczegółowe wydatkowanie środków w poszczególnych paragrafach, zarówno paragrafach dochodowych, jak i wydatkowych. Szczegółowo też omówiłam to, co znajdzie się po stronie przychodowej w budżecie i to, co jest naszym rozchodem. Może w takim skrócie powiem, że po stronie dochodów zaplanowaliśmy kwotę 155 milionów 769 385 zł. Po stronie wydatków 163 miliony 577 852 zł. Jak łatwo z tego policzyć, budżet przyszłoroczny będzie również budżetem deficytowym. Deficyt w kwocie 7 808 467 zł. Teraz źródła pokrycia tego deficytu. Po pierwsze, planujemy w przyszłym roku zaciągnąć kredyt w kwocie 8 milionów zł. Po stronie dochodów, po stronie przychodów, po stronie dochodów znajdzie się również spłata pożyczki przez SDK 80 270 zł. Planowana nadwyżka za śmieci to jest kwota 729 tysięcy zł i dodatkowe udziały, które już dostaliśmy z budżetu państwa za rok 2022, to jest kwota 4 035 000 zł. Suma summarum po stronie przychodów będziemy mieć kwotę 12 845 000 zł. Po stronie i teraz tak, nasz deficyt w kwocie 7 808 467 zł zostanie pokryty w następujący sposób. Z kredytu to będzie prawie 5 milionów, z pożyczki, ze śmieci oraz z tej nadwyżki, z tych dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Po stronie rozchodów mamy kwotę 5 milionów 36 tysięcy złotych, 36 tysięcy i 600 zł. To są spłaty naszych kredytów, które będziemy musieli dokonać w przyszłym roku. I te rozchody zostaną pokryte tymi dodatkowymi udziałami, jak i resztą z kredytu. Jeżeli wszystko poukłada się tak, jak zaplanowaliśmy, to na koniec grudnia 2023 roku nasze zadłużenie wyniesie
40 318 768 zł. To są takie ogólne założenia do projektu budżetu gminy na 2023 rok. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Bardzo proszę panu burmistrza. Szanowni Państwo, ja sobie pozwolę tylko w skrócie powtórzyć to, co powiedziałem już na komisji wspólnej. To budżet, jaki jest, każdy widzi. Wiadomo, że chciałoby się, żeby znalazło się w nim wiele, wiele innych jeszcze rzeczy, ale no, nasze możliwości finansowe są takie, a nie inne. W konstrukcji tego budżetu przyświecały w zasadzie dwie idee. Po pierwsze, konieczność generowania ścięć na wszystkim, co nie jest potrzebne i niezbędne już teraz, zaraz, chociaż ja oczywiście wiem, że większość rzeczy jest potrzebna i niezbędna tu, teraz i zaraz. Natomiast koncentrowaliśmy się przede wszystkim na tym, żeby obniżać koszty funkcjonowania gminy tam, gdzie to jest możliwe, na wydatkach bieżących. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to zdecydowaliśmy się na wpisanie do projektu w dużej mierze i przede wszystkim tych zadań, które uzyskały dofinansowanie. I jak sobie popatrzycie na strukturę i na te zadania, to tak naprawdę faktycznie większość z nich jest realizowana z udziałem środków zewnętrznych, czy to środków pozyskanych z regionalnego programu operacyjnego, czy też z funduszów rządowych. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że budżet jest tworem żywym. My oczywiście aktywnie będziemy starali się o środki zewnętrzne na dodatkowe zadania. Trwa nabór w rządowym programie dofinansowania na zabytki. Tam już mamy wygenerowane trochę projektów wytypowane, które naszym zdaniem by się do tego projektu, do tego naboru dosyć dobrze wpasowywały. Tutaj między innymi mówimy chociażby o modernizacji cmentarza komunalnego, jest trochę remontów na świetlicach wiejskich. To wszystko będziemy próbowali gdzieś tam złożyć do tego programu. Dodatkowo jeszcze no, chodzą słuchy, bo to nie jest jeszcze tak potwierdzone w 100%, ale w styczniu ma się pojawić nabór na zadania drogowe. No i tam też mamy sporo dokumentacji, które będziemy chcieli składać i to być może się jeszcze w przyszłorocznym budżecie pojawi. Są rzeczy, które tutaj w tym budżecie jeszcze nie są widoczne, ale też pojawić się mogą, no bo mamy zadania złożone do dofinansowania w Funduszu Dróg Samorządowych, on się teraz nazywa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i tutaj czekamy na rozstrzygnięcia. Jest jeszcze kwestia jednego dofinansowania dla powiatu, ale to również czekamy na to, jak się rozstrzygnie nabór w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, bo tam jest kwestia drogi Borów-Ołobuk, czyli dokończenia tego odcinka, który jest już zrealizowany w pierwszym etapie. Natomiast to też chciałbym Państwu powiedzieć jasno i uczciwie, że w pierwszej kolejności, jeżeli pojawią się jakieś oszczędności, dodatkowe środki do zagospodarowania, przede wszystkim w zakresie wydatków bieżących, to będziemy uzupełniali ten budżet po stronie właśnie bieżącej. Jeżeli pojawią się jakieś możliwości, to również będziemy szukali możliwości tego, żeby rozwijać tą stronę majątkową. Jeżeli chodzi o zadłużenie gminy, to tutaj Państwo macie to dość dobrze rozpisane, natomiast ja też sygnalizuję, że ja sobie stawiam za osobisty cel, żeby minimum o połowę w trakcie roku z tego kredytu zejść. W tym roku to się mniej więcej udało, bo wychodziliśmy od 14 milionów. Jak wszystko dobrze pójdzie, skończymy na około 7,5 miliona kredytu, więc to, co jest wpisane dzisiaj w tym poziomie zadłużenia gminy, to powinno ulec jeszcze zmianie z końcem roku. I tak jak powiedziałem, będziemy starać się z tego kredytu schodzić. Do tego czasu, który mamy dzisiaj, rok do roku takie coś nam się udawało, bo praktycznie co roku kredyt był mniejszy niż zakładany w budżecie. No zobaczymy, jak się ten rok poukłada, jak tak naprawdę myślę, że takim pierwszym momentem, w którym będziemy mogli realnie mówić o tym, co możemy faktycznie prognozować, będzie podsumowanie, zakończenie pierwszego kwartału. Zobaczymy, jak nam się poukładają przepisy podatkowe, bo od tego dużo zależy. I tak od stycznia i realnie wykonanie dochodów za pierwszy kwartał i potem będziemy mogli już dużo bardziej tak precyzyjnie określić, co może się wydarzyć w roku kolejnym.
Jeżeli chodzi o kwestie inwestycji, no to jesteśmy o tyle dobrym momencie, że dużą część z nich mamy już zakontraktowaną. Dzisiaj, z tego co pamiętam, jest podpisanie umowy na Rzeczyce i Rusinów, więc to jest też takie spore zadanie, które będzie mieli już podpisane. No i w zasadzie do zakontraktowania z dużych rzeczy pozostanie na obwodnicach. Tutaj myślę, że w ciągu najbliższych dni będzie uzupełnienie, wniosek o uzupełnienie potencjalnego wykonawcy do uzupełnienia, znaczy wniosek o uzupełnienie dokumentów do tego w przyszłym roku, czy tak na stadion. To są takie dwie duże rzeczy, które zostaną tam generalnie do podpisania, ale poza tym dużą część rzeczy mamy już zabezpieczone, jeżeli chodzi o wykonawców. No więc to tytułem wstępu. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to oczywiście my postaramy się na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ale to części dyskusja. Teraz kolejny punkt to czytanie stanowisk wszystkich komisji. Jako pierwszego poproszę pana radnego Krzysztofa Tomałka, przewodniczącego Komisji Planu Budżetu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, opinia Komisji Planu Budżetu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Przewodzinie z dnia 19 grudnia 2022 roku. Komisja na posiedzeniu wspólnym Komisji w dniu 19 grudnia zapoznała się z projektami uchwał na sesję oraz poprawkami i wydała następujące opinie. Pierwsze. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świebodzin na 2023 rok, numer druku 665. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie większością głosów, 14 za, 1 wstrzymujący. Komisja zapoznała się z poprawkami do uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2023 rok i zaopiniowała proponowane poprawki pozytywnie większością głosów, 14 za, 1 wstrzymujący. Punkt drugi. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2023-2033, numer druku 666. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie większością głosów, 14 za, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę panią radną Małgorzatę Osiec, zastępcę przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw o odczytanie opinii. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 19 grudnia 2022 roku. Komisja na posiedzeniu wspólnym Komisji 19 grudnia bieżącego roku zapoznała się z projektami uchwał na sesję oraz autopoprawkami i wydała następujące opinie. Punkt pierwszy. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok na druku 665. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie 8 głosów za. Komisja zapoznała się z autopoprawkami do uchwały budżetowej gminy Świebodzin za 2023 rok. Komisja zaopiniowała proponowane autopoprawki pozytywnie, jednogłośnie 8 za. Punkt drugi. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2023-2033 na druku 666. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie 8 za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Andrzeja Mazura, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 19 grudnia 2022 roku. Komisja na posiedzeniu wspólnym Komisji w dniu 19 grudnia 2020 roku, 2022 roku zapoznała się z projektami uchwał na sesję oraz autopoprawkami i wydała następujące opinie. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, numer druku 665. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie większością głosów, 4 za, 1 wstrzymujący. Komisja zapoznała się z autopoprawkami do uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2023 rok. Komisja zaopiniowała proponowane autopoprawki pozytywnie większością głosów, 4 za, 1 wstrzymujący. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2023-2033
numer druku 666. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Większością głosów 4 za, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Dudynie. Daniela Prowadę, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Siłudzinie z dnia 19 grudnia 2022 roku. Komisja na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 19 grudnia 2022 roku zapoznała się z projektem uchwał nad sesją oraz autopoprawkami i wydała następujące opinie. Po pierwsze, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siłudzin na 2023 rok, numer druku 665. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie, 7 głosów za. Komisja zapoznała się z autopoprawkami do uchwały budżetowej gminy Siłudzin na 2023 rok. Komisja zaopiniowała uchwalone autopoprawki pozytywnie, jednogłośnie, 7 głosów za. Po drugie, projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Siłudzin na lata 2023-2033, numer druku 666. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie, 7 głosów za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Edwarda Cichańskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 19 grudnia 2022 roku. Komisja na posiedzeniu wspólnym Komisji w dniu 19 grudnia 2022 roku zapoznała się z projektami uchwał na sesję oraz autopoprawkami i wydała następujące opinie. Pierwsze. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świebodzin na 2023 rok, numer druku 665. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie, 4 głosy były za. Komisja zapoznała się z autopoprawkami do uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2023 rok. Komisja zaopiniowała proponowane autopoprawki pozytywnie, jednogłośnie, 4 głosy za. Drugi. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2023-2033, numer druku 666. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie, 4 głosy za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz panią skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o projekcie uchwały budżetowej. To jest uchwała numer 698 na 2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 6 grudnia 2022 roku. Skład orzekający postanawia zaopiniować pozytywnie z uwagami przedłożony przez burmistrza Świebodzina projekt uchwały budżetowej gminy na 2023 rok wraz z uzasadnieniem. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod względem formalno-prawnym przedłożony przez burmistrza Świebodzina projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem. Burmistrz Świebodzina wraz z projektem uchwały budżetowej przedłożył uzasadnienie do projektu uchwały określone w uchwale organu stanowiącego zgodnie z artykułem 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dochody budżetowe zostały określone zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w pełnej szczegółowości klasyfikującej, obejmującej działy, rozdziały i paragrafy z podziałem na dochody majątkowe i bieżące. Wydatki budżetowe zaplanowano również w pełnej szczegółowości klasyfikacyjnej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Projekt budżetu na 2023 rok zakłada dochody w łącznej wysokości 155 769 385 zł, natomiast wydatki w łącznej kwocie wyższej, to jest 163 577 852 zł. Reguła określona w artykule 242 ustawy o finansach publicznych po stronie planu jest zachowana. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi równoważona jest wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W
weryfikacja przychodów z tytułu wyżej wymienionych środków będących do dyspozycji gminy w 2023 roku będzie możliwa po sporządzeniu sprawozdawczości statystycznej i bilansowej za 2022 rok. Deficyt budżetu w 2023 roku w kwocie 7 808 467 zł planuje się pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 4 963 400 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 764 797 zł oraz przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 80 270 zł. Ustalono również przychody w kwocie 12 845 067 zł i rozchody budżetu w kwocie 5 36 600 zł. Projekt uchwały budżetowej zawiera elementy wymienione w artykule 212 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały budżetowej zawiera upoważnienia dla burmistrza, które nie naruszają obowiązującego prawa w tym zakresie. Załączniki do projektu uchwały budżetowej zostały określone zgodnie z artykułem 214 ustawy o finansach publicznych i obejmują zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek sektora spoza finansów publicznych. Ustalono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Świebodzin na 2023 rok zostały w projekcie uchwały budżetowej określone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Określono również wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii. W projekcie uchwały budżetowej w części normatywnej określono planowane wpływy związane z gromadzeniem środków z opłatnych kar zakorzystanych ze środowiska i wydatki finansowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Ustalono także dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatki z tego tytułu. Dochody zaplanowano w kwocie 8 700 000 zł, a wydatki w kwocie 9 429 380 zł. W przychodach zaplanowano w paragrafie 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 729 380 zł i jest to kwota prognozowana wynikająca z rozliczeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok. Zaplanowano m.in. wydatki na obsługę długu publicznego, wyodrębniono również w budżecie środki do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego. Skład orzekający wnosi następujące uwagi. W załączniku nr 1 i 2 zaplanowano dochody i wydatki dotyczące środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast nie wyodrębniono tych dochodów i wydatków w części normatywnej projektu uchwały, ale to już zostało zrobione, jeżeli chodzi o poprawiony projekt uchwały budżetowej. I w załączniku nr 3 o przychodach i rozchodach budżetu błędnie sklasyfikowano przychody w kwocie 4 35 417 zł i to również zostało już poprawione, jeżeli chodzi o końcową uchwałę budżetową w gminie Świebodzin na 2023 rok. Wobec powyższego skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia jej prezentację niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Teraz poproszę panią skarbnik o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej. Jeżeli chodzi o autopoprawki do uchwały budżetowej, myśmy je omawiali, ja je omawiałam dokładnie na wspólnym posiedzeniu komisji w sprawie budżetu 2023. Chcieliśmy zrobić tak, żeby nie pogłębiać naszego budżetu, naszego deficytu na przyszły rok. Jednak z autopoprawek wychodzi, że budżet, że deficyt zostanie powiększony o kwotę 559 789 zł. Wynika to z tego, że
nie zrealizowaliśmy w roku 2022 projektu Cyfrowa Gmina i ten projekt pojawił nam się w budżecie przyszłorocznym po stronie wydatkowej. Jednak środki, które w tym roku otrzymaliśmy na realizację tego projektu, pojawiły nam się po stronie przychodów, nie dochodów, tylko przychodów, stąd pogłębienie naszego deficytu. Jeżeli chodzi o dochody, zwiększyliśmy je o 600 tysięcy złotych, z tego 500 tysięcy to jest zwiększenie podatku od nieruchomości, 50 tysięcy zwiększenie środków na zajęcie pasa drogowego i 50 tysięcy zwiększenia z tytułu wieczystego użytkowania. Jeżeli chodzi o autopoprawki po stronie wydatkowej, przede wszystkim przy projekcie budżetu umknął nam gdzieś paragraf 42.60, jeżeli chodzi o środki, o oświetlenie dróg gminnych i to przede wszystkim należało do tego projektu, do tych autopoprawek wprowadzić, jak również dwa paragrafy na urzędzie, to są paragrafy wydatkowe i to jest łącznej wydatkowe, remontowe w łącznej kwocie 15 tysięcy. Poza tym dokonaliśmy korekty realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu, to jest budowa dróg Rusinów-Rzeczyca, tam jesteśmy po przydatku i środki zmniejszyliśmy, zarówno udział środków własnych, jak i środki z rządowego programu zostały zmniejszone. I to też zmniejszenie tych środków widać po stronie dochodowej, ale w dochodach majątkowych. Poza tym wprowadziliśmy do realizacji część zadania budowa ścieżki rowerowej Świebodzin-Kupienino. Wprowadziliśmy do realizacji te środki, które powinny być zrealizowane w tym roku. Niestety nie wszystko, nie udało się zapłacić za przygotowanie dokumentacji, więc płatność za dokumentację ścieżki rowerowej przechodzi na przyszły rok. Poza tym, jeżeli chodzi o nasze wydatki, większych zasadniczych zmian w autopoprawkach nie było. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Kolejny punkt to dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami oraz ich przegłosowanie. Szanowni Państwo, wobec powyższego otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej części? Przypominam też, że w przypadku procedowania nad projektem budżetu to jest jedyny moment, kiedy można dyskutować. Zachęcam teraz, bo później nie będzie kiedy. Bardzo proszę, pan radny Tomak. Panie przewodniczący, wysoka, drodzy Państwo, słuchaliśmy wypowiedzi pana burmistrza na temat budżetu. Szczegółowe informacje otrzymaliśmy od pani skarbi. Niestety, tak jak Państwo słyszycie, burmistrz Tomaszyński wprowadził gminę Świebodzin w spirale zadłużenia. Ta spirala się po prostu już za chwilę zmieni w korkociąg. Ja obawiam się, że będzie upadek bardzo bolesny. Słyszycie o tym, że 40 milionów kredytu od tych pieniędzy, które się wzięło, trzeba będzie zapłacić odsetki. Te koszty są bardzo znaczące, bo to już się w milionach, proszę Państwa. I jakoś w ogóle nie widać, żeby jakieś opamiętanie nastąpiło. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że w tak miłej atmosferze każdy, kto na tej sesji będzie głosował i każdy, kto dotychczas głosował pozytywnie nad budżetami, po prostu w jakiś sposób też dołożył swoją cegiełkę do tego, że ta sytuacja tak w tej chwili wygląda. Burmistrz mówi, że będzie obniżał koszty. Niestety jakoś nie zauważyłem, żeby zależało panu burmistrzowi na tym, żeby jakiekolwiek koszty były obniżone. Takim przykładem akurat z ostatnich kilku dni jest chociażby przetarg na wybór firmy, która ma zająć się sprzątaniem miasta, zamiataniem ulic, mówiąc w dużym uproszczeniu. Odbyły się już, proszę Państwa, dwa przetargi i pomimo, że lokalna firma, która zajmowała się tym praktycznie od zawsze, była o kilkaset tysięcy tańsza niż inni oferenci, przetargi są systematycznie unieważniane. Także ja tutaj nie widzę żadnych oszczędności. Gdyby burmistrzowi zależało też na budżecie,
inaczej by też gospodarował mieniem komunalnym. Nie chcę się powtarzać, ale muszę o tym powiedzieć. Inaczej by sprzedawał działki, które należały do miasta. Także no, martwię się tym bardzo, ponieważ jakoś to pamiętanie nie przychodzi. Też chciałbym Państwu też zwrócić uwagę na to, że dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w mojej ocenie są przeszacowane i proces, którego się spodziewa Pan Burmistrz Tomasz Sielicki, chociażby polegający na tym, że niecałe wszystkie kredyty i pożyczki zostaną skonsumowane, może nie nastąpić w tym roku. Obawiam się, że ten kredyt będzie musiał zostać zwiększony i to niestety doprowadza do bardzo trudnej sytuacji i w przyszłości naszej gminy. Także dziękuję bardzo. Ja oczywiście nie będę głosował za tym projektem uchwały i prosiłbym Państwa również o negatywne przegłosowanie. Z powodu tego jakieś może trochę opamiętanie ze strony Pana Burmistrza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych? Nie widzę. Skoro nie ma więcej osób chętnych do zabrania głosów, to przystępujemy do kolejnego punktu odczytania. Aha, przy głosowaniu autopoprawek. W takim razie, Szanowni Państwo, zarządzam głosowanie nad autopoprawkami. Proszę o oddawanie głosów na terminalach. Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że autopoprawki zostały przegłosowane większością głosów. 18 rady głosowało za, 3 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję i przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Odczytanie projektu uchwały budżetowej. Pani skarbnik, bardzo proszę. To jest projekt numer 665, które mają Państwo zaznaczone po autopoprawkach. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2023 rok ustala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 155 967 746 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w podziale na dochody bieżące w kwocie 131 702 717 zł, w tym z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3, kwota 290 413 zł. Dwójka, dochody majątkowe w kwocie 24 265 029 zł i w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3, kwota 3 523 818 zł. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 164 366 002 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w podziale na wydatki bieżące w kwocie 133 536 157 zł i wydatki majątkowe w kwocie 30 799 845 zł. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 133 536 157 zł, w tym punkt pierwszy, wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 104 869 604 zł w podziale na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, to jest kwota 63 876 682 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 40 992 922 zł. Wydatki na dotacje na zadania bieżące to kwota 9 411 225 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 16 665 873 zł. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 to kwota 589 455 zł. Wydatki na obsługę długu to kwota 2 miliony złotych.
Punkt trzeci. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 30 799 845 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 30 579 845 zł, z czego na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 7 197 360 zł, w tym typowo ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 670 743 zł. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 368 256 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 4 963 400 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, w kwocie 1 289 169 zł, spłatą pożyczki w kwocie 80 270 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 1 i 2 ustawy w kwocie 2 035 417 zł. Ten punkt 1 i 2 tutaj zostanie Pani Przewodniczący do uchwały dopisany. Dwójka. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13 404 856 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 036 600 zł zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf czwarty. W budżecie tworzy się rezerwy. Rezerwę ogólną w wysokości 180 tysięcy zł oraz rezerwę celową w wysokości 350 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf piąty. Dochody i wydatki budżetu obejmują. Punkt pierwszy. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w artykule 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem numer 4. Trójka. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem numer 5. Trójka. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem 6. Punkt czwarty. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem numer 7. I punkt piąty. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10 905 120 zł. Paragraf szósty. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 10 026 306 zł zgodnie z załącznikiem numer 8, w tym dotacje podmiotowe w wysokości 7 046 345 zł oraz dotacje celowe w wysokości 2 979 000 961 zł. Paragraf siódmy. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 689 070 zł do dyspozycji SOES w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 8 punkt 1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 8 700 000 zł i punkt 2. Ustala się wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 9 429 380 zł. Paragraf 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na punkt 1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4 963 400 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 3 036 600 zł.
I punkt drugi, pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 miliony złotych. Paragraf 10. Upoważnia się burmistrza Świebodzina do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 4 miliony złotych, do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący rachunek budżetu. Punkt trzeci, do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. Punkt czwarty, do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z punkt A, zmianą kwoty uzyskania płatności przekazywane z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu. Punkt B, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, i C, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Poza tym do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Do przekazywania niektórych uprawnień, to jest punkt 6, przeniesień planowych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, i punkt 7, do zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 6 milionów złotych. Paragraf 12, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina, i paragraf 13, uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Kolejny punkt do głosowania nad projektem uchwały budżetowej gminy Świebodzin. Czy macie państwo jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminach. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała budżetowa gminy Świebodzin na 2023 rok została przyjęta większością głosów. 18 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 2 było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo państwu i przechodzimy do kolejnego. Gratuluję pani skarbnik i panu burmistrzowi, liczę, że owocnej pracy. Tak wszędzie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2023-2033. To jest projekt numer 666, który Państwo otrzymali wczoraj, również z adnotacją po autopoprawkach. Generalnie to załącznik numer 1 zawiera wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy już uchwałą budżetową na rok 2023. Skorygowane zostały również nasze przedsięwzięcia. I teraz odczytam Państwu projekt uchwały. W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2023-2033 uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Świebodzin na lata 2023-2033 obejmującą punkt pierwszy, dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały. Punkt drugi, objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik numer 3 do uchwały. Paragraf drugi, ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym na programy, projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały. Paragraf trzeci, informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-2033 zawarta została w załączniku nr 1 do uchwały. Paragraf czwarty, upoważnia się burmistrza Świebodzina do punkt pierwszy, zaciągnięcia zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały, a punkt B z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działań gminy Świebodzin i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 6 milionów złotych. Punkt drugi, przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie pierwszym litera P kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Świebodzin. Suma z tytułu zaciągniętych zobowiązań z umów podpisanych przez dyrektorów budżetowych, które wykraczają poza rok budżetowy, nie może przekroczyć kwoty 1 miliona złotych. I punkt trzeci, to co jest dodane w tym projekcie uchwały budżetowej, o czym też mówiłam, wprowadzając autopoprawki, to zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje również upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o którym mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w artykule 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji projektów. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina, a paragraf 6. traci moc uchwała 37/494/2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2022-2032 z późniejszymi zmianami i uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie widzę, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu na drugi dan. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 17 radnych było za przyjęciem uchwały. 1 radny był przeciwny. 3 wstrzymał się od głosu. Dziękuję pani skarbnik za ten projekt uchwały. I poproszę o przedstawienie kolejnego projektu w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na opłacenie dodatkowych służb patrolowych. W związku z tym, że w projekcie budżetu na przyszły rok mamy zapisane środki w kwocie 40 tysięcy na Policję, na dodatkowe służby patrolowe, żebyśmy mogli podpisać z Policją porozumienie i realizować działania. Niezbędna jest tak zwana uchwała merytoryczna, wskazująca na to, że mamy te środki i że przeznaczymy te środki na te dodatkowe służby patrolowe. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Projekty były omawiane szczegółowo na komisjach. Skoro nie ma uwag, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 1 radny wstrzymał się. I kolejny projekt uchwały pani skarbnik. Jest projekt nr 678 w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zielona Góra. Konkretnie chodzi o to, że w uchwale budżetowej mamy zapisane 30 tysięcy z przeznaczeniem dla Izby Wyczerpnej i Raculi i żeby można było to zadanie realizować już od stycznia, podpisać porozumienie z miastem Zielona Góra. Niezbędna jest już teraz taka uchwała merytoryczna. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 1 radny był przeciwny. Dziękuję bardzo pani skarbnik. O przedstawienie kolejnego projektu uchwały proszę panią Kamilę Kogut, kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami. Druk nr 675, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi świebodzińskiemu z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin, to jest ulic Zachodniej, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego, Łukowa.
Niniejszy projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i uzyskał aprobatę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie widzę, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 rady głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję Pani Kamili i poproszę Pana Kierownika Michała Kowalczyka, Wydziału GKI. Dziękuję. Projekt uchwały nr 670 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały był przedstawiony na posiedzeniu komisji wspólnych, otrzymał pozytywną opinię. Dodam tylko, że w podstawie prawnej zachodzi zmiana w dzienniku urzędowym dotyczącym ustawy o ciągłej czystości i porządku w gminach. Zmiana dotyczy pozycji jest 2519. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 19 rady głosowało za przyjęciem uchwały, 1 rady był przeciwny, a na sali jest obecnych 20 radnych. Dziękuję bardzo Panu Kierownikowi. I wracamy do Pani Skarbnik. Tym razem zmiana uchwały budżetowej gminy Świebodzin na bieżący 2022 rok. To jest projekt numer 674. Ten projekt omawiałam Państwu również na wspólnym posiedzeniu komisji. Jednocześnie wprowadzając do tego projektu dwie poprawki. Po stronie dochodów i wydatków zwiększymy budżet gminy o kwotę 6000 zł. Są to środki, które OPS dostał na asystenta rodziny. To jest pierwszy punkt, a drugi punkt będzie zmiana, jeżeli chodzi o same wydatki. Zmniejszamy kwotę 30 000 z melioracji wodnych, bo te środki nie zostaną wykorzystane, a przesuwamy je na paragraf 4260 w Urzędzie Miejskim. Ja o tym Państwu też mówiłam na wspólnym posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę, wobec powyższego zarządzam głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 18 rady głosowało za przyjęciem uchwały, 1 rady był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosów. Głosowano się w 20 radnych. I kolejny projekt uchwały Pani Skarbnik. To jest projekt numer 682 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Świebodzin, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Jeżeli chodzi o środki niewygasające, uchwała też była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. Mamy w niewygasających trzy tematy, to jest budowa przedszkola i żłobka, przebudowa boiska sportowego w zakresie oświetlenia i nawodnienia na Osirze oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Rzęczyca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o zabranie głosów na terminach. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 1 rady wstrzymał się od głosu. I teraz dziękuję już Pani Skarbnik. A przedstawienie kolejnego projektu uchwały proszę Panu Barbara Borgowicz, sekretarza gminy. Projekt numer druku 667 jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie. Podstawa prawna, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 2/9/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 9 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia
składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie pierwszym punkt pierwszy wprowadza się podpunkt 21 w brzmieniu Słońska Justyna, członek. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała też była przedstawiana na wszystkich komisjach i zyskała Państwa akceptację. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę wobec powyższego. Tylko jedno, bo będziemy wszyscy w Komisji Planu Budżetu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, co nie znaczy, że będziemy mogli, że nie będziemy musieli mieć wspólnego posiedzenia komisji, ponieważ jeżeli chodzi o absolutorium albo budżet, to wszystkie komisje muszą wydać opinię, także mimo to będziemy nadal obradować w tych dwóch przypadkach, jeżeli taka będzie potrzeba, sugestia na wspólnych posiedzeniach, mimo że będziemy wszyscy obecni w jednej komisji. Nie? To taka techniczna zupełnie uwaga. Skoro nie ma więcej, jeżeli mogę, panie przewodniczący, to możemy też przejść w tryb permanentnego procedowania komisji wspólnie i w ten sposób komisji pracowałyby jednego dnia o jednej godzinie, załatwiałyby swoje sprawy i nie były rozrzucane w dłuższej perspektywie czasu. Poddaję pod rozwagę, może to jest jakaś opcja. Jest opcja na pewno, z tym, że komisje mają swoje merytoryczne tematy i myślę, że jednak jakbyśmy mieli wszyscy wspólnie siedzieć i słuchać wszystkich tematów, to byłoby chyba zbyt ogólnie. Ale może jak będzie jakiś następny kryzys epidemiczny, to oby nie. Dobrze, przystępujemy, skoro nie mam pytań, to przystępujemy do głosowania. Proszę o oddanie głosu na terminach. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 rady głosował za przyjęciem uchwały. I kolejny projekt uchwały. Poproszę panią kierownik środowiskowego domu samopomocy o przedstawienie projektu uchwały. Nasza uchwała była przedstawiana w komisjach, omawiana. Czy pani kierownik chciałaby coś dodać jeszcze? No właściwie nie. To może pani Sula zadać pytanie. Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo, pani kierownik. Kolejny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego do zawarcia tej umowy. Jest z nami pan dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo to dotyczy czy jego obiektów, czy ktoś z państwa, uchwała była przedstawiona na komisjach, czy ktoś z państwa ma jakieś pytania i uwagi, pan dyrektor na pewno chętnie odpowie. Pan radny Krzysztof Tomalak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy Państwo, w trakcie omawiania tego projektu uchwały dowiedzieliśmy się mianowicie o tym, że basen jest zarządzany przez dzieci z naszych szkół, co z tego, co widziałem w trakcie dyskusji na komisjach, które brałem udział, no wszystkich dosyć mocno zbulwersowało, dlatego też ja bym prosił pana burmistrza, żeby się zainteresował tą sytuacją, ponieważ no, w tej chwili to wygląda tak, że płacimy za ogrzewanie, za energię, a basen do południa staje pusty, bo dzieci nasze ze szkół nie chodzą po prostu na ten basen. I tutaj mogą być różnego rodzaju wytłumaczenia, ale niestety to jest niewytłumaczalna sytuacja, że kilkadziesiąt milionów zostało wydane na budowę tego obiektu. Dofinansowanie kilka milionów rocznie z budżetu osilu i basenu, a na basen dzieci nie chodzą. To jest po prostu skandal, prawda? To się natychmiast powinno zmienić. Proszę zdyscyplinować poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych do tego, żeby po prostu to się zmieniło. Ta sytuacja zmusiła zmiany, bo społeczeństwo jest zbulwersowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To co dodanie dotyczy projektu uchwały. To jeżeli ja mogę tak szybkie.
Tematy są na bieżąco omawiane z dyrektorami. My szukamy rozwiązania, które byłoby satysfakcjonujące przede wszystkim nie dla nas, tak jak my tutaj siedzimy, ale satysfakcjonujące dla rodziców. Ja szczerze mówiąc z takim zbulwersowaniem tym faktem się nie spotkałem. Natomiast ja generalnie pamiętam czasy, jak sam byłem uczniem i faktycznie jeździliśmy na basen, ale to też było w zasadzie tylko dla osób chętnych, a po prostu nie wszystkie osoby chętne na uczestnictwo w zajęciach basenowych są. Wiem, że w szkole numer 2 już Rada Rodziców zainteresowała się tematem. Oni są chętni do tego, żeby część z tych dzieci na basen jeździła. Natomiast ja też nie jestem zwolennikiem przymuszania do określonych rzeczy i powinniśmy zostawić taką decyzyjność rodzicom. Uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie naszych dzieci, jest raczej zwiększanie ilość WF-u z przygotowanymi do tego bardzo dobrze merytorycznie WF-istami, niż zwiększanie kosztów na przymuszanie kogoś na jeszcze na basen. Dziękuję. Dziękuję, wracamy do uchwały. Czy macie Państwo jakieś uwagi? Ale w temacie uchwały, czy w temacie uchwały? No dobra, to proszę, w temacie uchwały. W ogóle się z Panem nie zgadzam, Panie Burmistrzu, z tym, co Pan powiedział i postanowiłem nie zostawiać Pańskich wypowiedzi bez jej posty, ponieważ no, jednak społeczeństwo musi wiedzieć, że jaka sytuacja jest. I najłatwiej się wytłumaczyć tym właśnie, że rodzice nie chcą tego, żeby na basen po prostu dzieci jeździły, a ja to zupełnie inaczej oceniam i wiele osób, z którymi rozmawiałem, do mnie dzwoniły, po prostu się nikomu nic nie chce. Basen, dzieci przestały jeździć, jak się pojawił koronawirus i potem już wszyscy mieli go gdzie jeździć, tak? A Pana w ogóle nie interesowało. Dziękuję. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie z projektem. Jednogłośnie 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję Panu dyrektorowi za obecność. I przystępujemy do kolejnego pakietu uchwał przygotowanych przez Wydział GKIM. Pan kierownik Michał Kowalczyk, bardzo proszę. Dziękuję. Rok numer 668. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drogą gminnej i drogą wewnętrzną położoną trzecią obrębie miasta Świebodzin. Projekt uchwały był przedstawiony na wszystkich komisjach, uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 20 rady głosowało za przyjęciem uchwały. 1 radny wstrzymał się od głosu. I kolejny projekt. Druk 679. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy Świebodzin na lata 2023-2027. Projekt uchwały był również przedstawiony na wszystkich komisjach, uzyskał pozytywną opinię. Na komisję oświaty zostały wniesione uwagi, te uwagi zostały tutaj wniesione w poszczególnych paragrafach. Uwagi też Państwu zostały przedstawione w formie elektronicznej. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Dobrze, dziękuję. Czy macie Państwo pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. 1 radny wstrzymał się od głosu. I kolejny projekt uchwały. Druk numer 6. Ale przepraszam, 1 radny był przeciwny. I kolejny. Druk 680. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 40/559/2022 Rady Miejskiej Świebodzinie z dnia 31 maja 2022 roku. No wiadomo, o co chodzi. Projekt był przedstawiony na wszystkich komisjach, uzyskał pozytywną opinię. Przepraszam, ale ten tytuł jest tak obszerny, jeszcze podstawa z dziennika, także. Proszę. Numer druku 680. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi?
Nie ma, ja co prawda nie wiem, czy do tej, czy do drugiej uchwały, ale tam się wczoraj na sesji w Radzie Powiatu pojawił się taki głos, że jest gdzieś zapis, który mówi o tym, że przedsiębiorca może wykupić jeden miejsce abonamentowe. No i właśnie tam akurat zwrócił się, to pewnie trafi z Rady Powiatu, ale zwrócił się jeden z rady będący pracownikiem Poczty Polskiej, że generalnie ich jest tam trochę więcej i nie mają możliwości, żeby... Być może według mnie źle rozumieją zapis, że oni nie będą mogli sobie wykupić tych miejsc, żeby ewentualnie tam zaparkować. Czy kart parkingowy, żeby tam parkować, żeby przedsiębiorca będzie mógł tylko jedną wykupić, a chyba tam jest opcja taka, że przedsiębiorca dla pracowników chce wykupić większą ilość i nie będzie miał takiej możliwości. Dla pracowników, zasada jest jedna, jeden podmiot gospodarczy może kupić jedno miejsce. No dobra, będą przyjmą szczegóły na piśmie. Tak, w sposób. Dobra, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Rok numer 680, skoro nie, to nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta większością głosów. 18 radnych było za, 2 przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Kolejny projekt uchwały numer 681. Również była omawiana na komisjach. Dość szczegółowo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania na temat? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 17 radnych było za przyjęciem uchwały, 2 było przeciwnych i 2 wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo panu kierownikowi i kolejny projekt uchwał przygotowany przez Wydział Ujęty, pan kierownik Maciej Kosi. Dziękuję bardzo. Numer 671 to jest uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia do obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Projekt Państwo przedstawiali na wszystkich komisjach, uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Kolejny projekt. Druk nr 672, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia. Ten projekt również był przedstawiony na wszystkich komisjach i uzyskał opinię pozytywną. Czy macie Państwo pytania? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Bardzo proszę. Oddam głos. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. I ostatni projekt uchwały. Numer 673. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie Świebodzin na lata 2022-2032. Również wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję panu kierownikowi. Dziękuję bardzo. Zapraszam 7 minut przerwy.
Wysoka Rada uznawiamy obrady. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia są sprawozdania z działalności Komisji Stałych oraz sprawozdanie z prac Rady Miejskiej. Paragraf 87 Statutu Gminy mówi, że przewodniczący Komisji Stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności. Pozwolę sobie tutaj kolejność zmienić i zaczniemy od sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w Świebodzinie za rok 2022. Wysoka Rado. Panie Burmistrzu, Rada Miejska w Świebodzinie pracowała w składzie 21-osobowym. W sumie w okresie sprawozdawczym odbyło się 11 sesji zwyczajnych Rady Miejskiej. Obradowaliśmy kolejno 31 stycznia, 28 lutego, 30 marca, 29 kwietnia, 31 maja, 20 czerwca, 29 sierpnia, 27 września, 28 października, 28 listopada i dzisiejsza sesja 21 grudnia. Podjęliśmy, Rada Miejska przyjęła łącznie z dzisiejszymi 166 uchwał, radni złożyli 52 zapytania i interpelacje. Rada na sesjach przyjmowała sprawozdanie z działalności burmistrza Świebodzina. Przyjęliśmy sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi. Przyjęliśmy przedstawioną przez Ośrodek Pomocy Społecznej Świebodzinie ocenę zasobów pomocy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w latach 2018-2021. Przyjęliśmy również gminny program wychodzenia z bezdomności na lata 2018-2020. Strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie Świebodzin na lata 2015-2021. Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020, gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2018-2022, program wspierania i aktywności osób starszych w gminie Świebodzin na lata 2021-2025. Zapoznaliśmy się z raportem o stanie gminy Świebodzin za rok 2021 oraz udzieliliśmy burmistrzowi Świebodzin na wotum zaufania. Przyjęliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok oraz udzieliliśmy burmistrzowi Świebodzin na absolutorium. Przyjęliśmy również informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzin za pierwsze półrocze 2022 roku oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022. Na zapoznaliśmy się również z realizacją zadań oświatowych gminy Świebodzin w roku szkolnym 2021-2022 oraz przyjęliśmy na poprzedniej sesji uchwały podatkowe na 2023 rok. Zapoznaliśmy się dzisiaj z informacją burmistrza Świebodzina z głosowania budżetu obywatelskiego gminy Świebodzin oraz przyjęliśmy uchwałę budżetową gminy Świebodzin na 2023 rok. Ponadto na sesjach Rady przedstawione zostały informacje na temat sytuacji epidemicznej w gminie Świebodzin. Odbyliśmy spotkanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Przyjęliśmy informację o funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej Świebodzin oraz informacje na temat funkcjonowania gminnych spółek, czyli Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na tych sesjach obecni byli prezesi naszych spółek. Również odbyliśmy spotkanie z komendantem powiatowej policji w Świebodzinie i tematem było tutaj bezpieczeństwo publiczne w gminie Świebodzin. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym radni pełnili swoje dyżury, uczestniczyli w pracach komisji, brali udział w pracach komisji dotyczącej budżetu obywatelskiego, uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach, inicjatywach, spotkaniach organizowanych przez gminę i jej jednostki. Chciałbym wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za aktywność i za pracę w kończącym się roku i życzę nadal zapału i energii i chęci do pracy w kolejnym nadchodzącym roku. Dziękuję bardzo i poproszę teraz pana radnego Krzysztofa Tomaraka, przewodniczącego Komisji Planu Budżetu Inwestycji Gospodarki i Nieruchomościami o przedstawienie sprawozdania. Komisja pracowała w składzie 20-osobowym. W 2022 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji. Z czego posiedzenia zaplanowane przez komisję 26 stycznia, 24 lutego, 24 marca, 26 kwietnia, 26 maja, 24 sierpnia,
22 września, 26 października, 23 listopada, 13 grudnia oraz dwa posiedzenia wspólne komisji 15 czerwca i 19 grudnia. Podczas obrad komisja zajmowała się następującymi tematami. W styczniu komisja opracowała plan pracy na rok 2022, w lutym opiniowała projekty uchwał. W marcu opiniowała projekty uchwał, zapoznała się ze sprawozdaniem programu przygotowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W kwietniu opiniowała projekty uchwał, zapoznała się ze sprawozdaniem ze strategii rozwiązania programów społecznych w Gminie Powiatowej Łodzi na lata 2015-2021 oraz oceną zasobów pomocy społecznej w Gminie Świebodzin za rok 2021. Na małym poziomie komisja opiniowała projekty uchwał. W czerwcu odbyło się posiedzenie wspólne komisji, na którym członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy Świebodzin za rok 2021 oraz raportem o stanie gminy za rok 2021. Komisja opiniowała również projekty uchwał. Podczas sierpniowego posiedzenia zajmowała się projektami uchwał. We wrześniu komisji przedłożone zostało sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. Komisja zapoznała się również z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzin za pierwsze półrocze 2022 roku. Podczas październikowych obrad radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin w roku szkolnym 2021-2022. W listopadzie komisji przedstawiona została propozycja wysokości podatku na rok 2023. W grudniu komisja przygotowała sprawozdanie z działalności komisji, opiniowała również projekt uchwał. W tym na posiedzeniu wspólnej komisji projekt uchwały budżetowej gminy Świebodzin na rok 2023. Komisja wydała 160 opinii w sprawie projektów uchwał, sprawozdań i przedstawionych informacji. Złożyła również dwa wnioski. Ponadto w przeciągu roku komisja w zależności od potrzeb w punktach sprawy różne zajmowała się również bieżącymi tematami zgłaszanymi przez mieszkańców na piśmie bądź osobiście na komisji. Plan pracy komisji na rok 2022 został w pełni zrealizowany. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę. Poproszę panią Małgorzatę Osicę o przedstawienie sprawozdania Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Socjalnych. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Socjalnych za rok 2022. Komisja pracowała w składzie 11-osobowym. W 2022 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji, z czego posiedzenia zaplanowane przez komisję w dniach 24 stycznia, 22 lutego, 22 marca, 25 kwietnia, 27 maja, 19 sierpnia, 23 września, 25 października, 22 listopada, 15 grudnia oraz dwa posiedzenia wspólnej komisji 15 czerwca i 19 grudnia. Podczas obrad komisja zajmowała się następującymi tematami. W styczniu komisja opracowała plan pracy na 2022 rok. W lutym komisja opiniowała projekty uchwał. W marcu opiniowała projekty uchwał, zapoznała się ze sprawozdaniami z realizacji programu przygotowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie. W kwietniu opiniowała projekty uchwał, zapoznała się ze sprawozdaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Świebodzin na lata 2015-2021 oraz oceną zasobów pomocy społecznej w Gminie Świebodzin na rok 2021. Na majowym posiedzeniu komisja opiniowała projekty uchwał. W czerwcu odbyło się posiedzenie wspólne komisji, na którym członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonywania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok oraz raportem o stanie gminy 2021 rok. Komisja opiniowała również projekty uchwał. Podczas sierpniowego posiedzenia komisja zajmowała się projektami uchwał. We wrześniu komisji przedłożone zostało sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. Komisja zapoznała się również z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzin za pierwsze półrocze 2022 rok. Podczas październikowych obrad radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin w roku szkolnym 2021-2022. W listopadzie komisji przedstawiona została propozycja wysokości podatków na rok 2023. W grudniu komisja przygotowała sprawozdanie z działalności komisji, opiniowała również projekty uchwał, w tym na posiedzeniu wspólnej komisji, projekt uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2023 rok. Komisja wydała 161 opinii w sprawie projektu uchwał, sprawozdań i przedstawionych informacji. Plan pracy komisji na 2022 rok został w pełni zrealizowany. Dziękuję. Dziękuję.
Poproszę pana radnego Andrzeja Mazura, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o przeczytanie sprawozdania. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2022. Komisja pracowała w składzie 6-osobowym. W 2022 roku odbyło się 13 posiedzeń komisji, z czego posiedzenia zaplanowane przez komisję w dniach 12 stycznia, 21 lutego, 21 marca, 24 kwietnia, 25 maja, 10 czerwca, 23 sierpnia, 22 września, 21 października, 21 listopada i 13 grudnia oraz posiedzenia komisji wspólne 15 czerwca i 19 grudnia. Podczas obrad komisja zajmowała się następującymi tematami. W styczniu komisja opracowała plan pracy na 2022 rok. W lutym komisja opiniowała projekty uchwał. Zapoznała się również z informacją dotyczącą zakupów, remontów i inwestycji w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. W marcu komisja opiniowała projekty uchwał. Zapoznała się ze sprawozdaniami z realizacji 2021 rok przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Komisja spotkała się również z sołtysem, który zadeklarował chęć organizacji dożynek gminnych. W kwietniu komisja opiniowała projekty uchwał, zapoznała się z informacją kierownika Wydziału Zarządzania Funduszami dotyczącymi możliwości pozyskania środków zewnętrznych w celu realizacji projektów na terenach wiejskich oraz informacją o przyznanych w 2021 roku środkach. Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem ze strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Siebodzin na lata 2015-2022 oraz oceną zasobów pomocy społecznej w gminie Siebodzin za rok 2021. W majowym posiedzeniu komisja opiniowała projekty uchwał, dokonała również przeglądu placów zabaw na terenach wiejskich. W czerwcu komisja zapoznała się z informacją na temat przygotowań do dożynek gminnych oraz odbyło się posiedzenie wspólne komisji, na którym członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021 oraz raportem o stanie gminy za 2021 rok. Opiniowała również projekty uchwał. Podczas sierpniowego posiedzenia komisja zajmowała się projektami uchwał oraz zapoznała się z informacją na temat realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy Świebodzin. W wrześniu komisji przedłożone zostało sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. Komisja zapoznała się również z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzin za pierwsze półrocze 2022 roku. Podczas październikowych obrad radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin w roku szkolnym 2021-2022. W listopadzie komisji przedstawiona została propozycja wysokości podatków na rok 2023. Komisja zapoznała się również z informacją na temat realizacji inwestycji na terenach wiejskich wpisanych do budżetu gminy na rok 2022. W grudniu komisja przygotowała sprawozdanie z działalności komisji, opiniowała również projekty uchwał, w tym na posiedzeniu wspólnym komisji projekt uchwały budżetowej gminy Świebodzin na rok 2023. Komisja wydała 162 opinie w sprawie projektów uchwał, sprawozdań i przedstawiła przedstawionych informacji. Złożyła również jeden wniosek. Plan pracy komisji na 2022 rok został w pełni zrealizowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę teraz radnego Daniela Prałata, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, o przeczytanie sprawozdania z działalności komisji. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2022.
Komisja pracowała w składzie 10-osobowym. W 2022 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji, z czego posiedzenia zaplanowane przez komisję w dniach 17 stycznia, 23 lutego, 23 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 26 sierpnia, 26 września, 24 października, 24 listopada, 16 grudnia oraz dwa posiedzenia wspólne komisji 15 czerwca i 19 grudnia. Podczas obrad poza opiniowaniem projektu uchwał komisja zajmowała się następującymi tematami. W styczniu komisja pracowała plan pracy na 2022 rok. W lutym komisja spotkała się z panem Wiesławem Zdanowiczem, regionalistą, który przedstawił członkom swoje dokonania i plany dotyczące rozpowszechnienia lokalnej społeczności bądź przypomnienia wielu ludzi urodzonych lub związanych ze Świebodzinem. Komisja podzięła informację na temat stopnia realizacji inwestycji budowy publicznego przedszkola nr 4. W marcu komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z realizacji w 2021 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2018-2021, Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022, Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2018-2022, Programu Wspierania i Aktywności Osób Starszych w Gminie Świebodzin na lata 2021-2025, działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. W kwietniu komisja spotkała się z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Edukacyjnego nr 1, które zaprezentowały ocenę nauki w trakcie pandemii, wyników egzaminów zewnętrznych, plany i potrzeby placówek. Ponadto komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z realizacji w 2021 roku strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Świebodzin na 2015-2021, oceną zasobów pomocy społecznej w Gminie Świebodzin za rok 2021. W majowym posiedzeniu komisji wzięli udział przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie, a jednocześnie członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pełnomocnik burmistrza do spraw uzależnień, którzy omówili sytuację dzieci i ich rodzin. W czerwcu odbyło się posiedzenie wspólnej komisji, na którym członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2021 rok oraz raportem o stanie gminy za 2021 rok. Komisja zapoznała się z wakacyjną ofertą kulturalną Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego, Ośrodka Sportu i Rekreacji i Siedlowickiego Domu Kultury. Podczas sierpniowego posiedzenia członkowie komisji odwiedzili boiska sportowe w Chociulach i Rozłokach. We wrześniu komisja spotkała się z dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 1 i 2, którzy zaprezentowali ocenę nauki w trakcie pandemii, wyniki egzaminów zewnętrznych, plany i potrzeby placówek. Komisji przedłożone zostało sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. Członkowie zapoznali się również z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzin za pierwsze półrocze 2022 roku. Podczas październikowych obrad radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin w roku szkolnym 2021-2022. Oprócz tego komisja spotkała się z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7, który zaprezentował ocenę nauki w trakcie pandemii, wyniki egzaminów zewnętrznych, plany i potrzeby placówki. W listopadzie w posiedzeniu komisji uczestniczyła pani dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Gościkowie, która przedstawiła swoją koncepcję rozwoju placówki. Komisji przedstawiona została propozycja wysokości podatków na 2022 rok. W grudniu komisja przedłożyła sprawozdanie ze swojej działalności. Opiniowała również projekt uchwał, w tym na posiedzeniu wspólnym komisji projekt uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2023 rok. Komisja wydała 161 opinii w sprawie projektów uchwał, sprawozdań i przedstawianych informacji. Złożyła również 5 wniosków. Plan pracy komisji na 2022 rok został niemal w pełni zrealizowany. Nie doszło do wizyty w przedszkolu nr 4 z powodu nieotwarcia jego nowej siedziby w założonym wcześniej terminie. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę pana Edwarda Ciechackiego, przewodniczącego komisji rewizyjnej, o odczytanie sprawozdania. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022. Komisja pracowała w składzie 4-osobowym. W 2022 roku
Odbyło się 14 posiedzeń komisji, z czego posiedzenia zaplanowane przez komisję dnia 24 stycznia, 22 lutego, 23 marca, 5 kwietnia, 25 kwietnia, 27 maja, 1 czerwiec, 19 sierpnia, 23 września, 25 października, 22 listopada, 15 grudnia oraz dwa posiedzenia wspólne komisji 15 czerwiec i 19 grudnia. Ponadto w terminach od 8 marca do 31 marca komisja przeprowadziła kontrolę problemową realizacji zadań budżetu obywatelskiego od początku bieżącej kadencji. W wyniku kontroli komisja wykazała, że w jednostkowych przypadkach komisja weryfikująca wnioski do budżetu obywatelskiego nie sprawdziła, czy projekt może być realizowany na wskazanym przez wnioskodawcę terenie. Dotyczy to zadania orli przy ulicy Słonecznej. Okres gwarancji nie zezwalał na montaż dodatkowych elementów. Co do pozostałych kwestii, kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości, a wnioski kontroli zawarte zostały w protokole pokontrolnym. Od 10 maja do 15 czerwca komisja przeprowadziła kontrolę problemową realizacji i rozliczenia inwestycji pod nazwą Park Miejski Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie lata 2015-2022. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości, nie zgłosiła wniosków ani zaleceń pokontrolnych. Od 9 grudnia komisja prowadzi kontrolę problemową realizacji wniosków, zapytań i interpelacji radnych od początku kadencji do 31 stycznia 2022 roku. Dodatkowo podczas swoich posiedzeń komisja zajmowała się następującymi tematami. W styczniu i lutym opiniowała projekty uchwał. W marcu opiniowała projekty uchwał, zapoznała się ze sprawozdaniami z realizacji programów przygotowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie. W kwietniu opiniowała projekty uchwał, zapoznała się z sprawozdaniem ze strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Świebodzin na lata 2015-2021 oraz oceną zasobów pomocy społecznej w gminie Świebodzin za rok 2021. W czerwcu wydała opinię oraz złożyła wniosek w sprawie absolutorium. Na posiedzeniu wspólnym komisji opiniowała projekty uchwał. W sierpniu opiniowała projekty uchwał. We wrześniu opiniowała projekty uchwał. Dodatkowo komisji przedłożone zostało sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. Komisja zapoznała się również z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzin za pierwsze półrocze 2022 roku. Podczas październikowych obrad radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin w roku szkolnym 2021-2022. Opiniowali projekty uchwał. W listopadzie komisji przedstawiona została propozycja wysokości podatków za rok 2023. Opiniowano projekty uchwał. W grudniu komisja przygotowała sprawozdanie z działalności komisji, opiniowała również projekty uchwał. W tym na posiedzeniu wspólnym komisji projekt uchwały budżetowej gminy Świebodzin na rok 2023. Ponadto komisja przygotowała plan pracy na rok 2023. Komisja wydała 161 opinii w sprawie projektów uchwał, sprawozdań i przedstawionych informacji. Złożyła jeden wniosek. Plan pracy komisji na 2022 rok nie został w pełni zrealizowany. Nie zakończono kontroli wniosków, zapytań i interpelacji radnych w obecnej kadencji. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę teraz panią Justynę Słońską, zastępcę przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków, o odczytanie sprawozdania. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja pracowała w składzie czteroosobowym. W 2022 roku odbyło się 9 posiedzeń komisji. 19 stycznia, 24 stycznia, 10 lutego, 17 lutego, 9 marca, 5 września, 17 listopada, 12 grudnia oraz 21 grudnia. W okresie sprawozdawczym do komisji wpłynęły dwie skargi na burmistrza Świebodzina. Co do jednej skargi podjęta została uchwała. Skarga została uznana za bezzasadną, druga skarga pozostaje przedmiotem obrad komisji. W okresie sprawozdawczym do komisji wpłynęły dwie petycje. Komisja zarekomendowała negatywne rozpatrzenie petycji dotyczącej szczepień na COVID-19. Rada przychyliła się do rekomendacji komisji, przyjęta została stosowna uchwała. Komisja zarekomendowała pozytywnie rozpatrzenie petycji dotyczącej utworzenia stołectwa witryny. Rada przychyliła się do rekomendacji komisji.
Przyjęta została stosowna uchwała. Ponadto komisja rozpatrzyła ponownie petycję złożoną w roku 2021 dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Komisja zarekomendowała pozytywne rozpatrzenie petycji. Rada przychyliła się do rekomendacji komisji. Przyjęta została stosowna uchwała. W okresie sprawozdawczym do komisji wpłynęły dwa wnioski. Jeden o nadanie nazwy dla ronda. Komisja zarekomendowała negatywne rozpatrzenie wniosku. Rada przychyliła się do rekomendacji komisji. Przyjęta została stosowna uchwała. Drugi wniosek będzie przedmiotem obrad komisji. Komisja zapozna się z nim na najbliższym posiedzeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy teraz do przyjęcia wszystkich sprawozdań. Proszę Państwa o głosowanie na terminale. Jest 17 radnych, 17 radnych jednogłośnie przyjęło sprawozdania. Kolejnym punktem jest plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. Zgodnie z paragrafem 111 ust. 1 Statutu Gminy Komisja Rewizyjna przykłada Radzie plan pracy w terminie do 31 grudnia każdego roku. Taki plan Komisja przygotowała. Proszę przewodniczącego Komisji Edwarda Cichańskiego o przedstawienie planu pracy. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. Styczeń. Projekt uchwał na sesję sprawy różne. Kontynuacja kontroli dotyczącej realizacji wniosków i zapytań i interpelacji radnych obecnej kadencji. Luty. Projekt uchwał na sesję sprawy różne. Marzec. Projekt uchwał na sesję sprawy różne. Kontrola w Świebodzińskim Domu Kultury dotycząca realizacji zadań statutowych przez jednostkę. Kwiecień. Projekty uchwał na sesję. Sprawy różne. Maj. Projekty uchwał na sesję. Sprawy różne. Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji dotycząca realizacji zadań statutowych przez jednostkę. Czerwiec. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2022 rok. Opinia i wniosek w sprawie absolutorium. Raport o stanie gminy za rok 2022. Sprawy różne. Sierpień. Projekty uchwał na sesję. Sprawy różne. Wrzesień. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. Projekty uchwał na sesję. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzin za pierwsze półrocze 2023 rok. I sprawy różne. Październik. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2024. Projekt uchwał na sesję. Sprawy różne. Listopad. Projekt uchwał podatkowych na 2024 rok dotyczący podatku rolnego, leśnego oraz od środków transportowych na 2024 rok. Projekt uchwał na sesję. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin w roku szkolnym 2022-2023. Sprawy różne. Grudzień. Budżet gminy Świebodzin na rok 2024. Sprawozdanie z pracy komisji. Opracowanie planu pracy komisji na pierwszy kwartał 2024 rok. Projekty uchwał na sesję i sprawy różne. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do przedstawionego planu pracy? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania na terminale. Stwierdzam, że 17 radnych jest za i Rada przyjęła przedstawiony przez Komisję Rewizyjną plan pracy na 2023 rok. Następnym punktem naszych obrad z porządku wynikającego są interpelacje i zapytania. Przypominam, że na podstawie artykułu 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je zwłocznie burmistrzowi. I taka jedna interpelacja wpłynęła przez pana Jana Koszykę. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma może? Nie, to ja jestem tutaj pan przewodniczący, na jego ręce przyszła interpelacja, dosyć długa taka, od mieszkańców
Siłomińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ulica Lipowa 1-4. Także przedstawię ją pokrótce. Radni Rady Miejskiej w Siłomińskim. Mieszkańcy bloków Siłomińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Lipowej numer 1-4 proszą o pilną interwencję i złożenie interpelacji w naszej sprawie. Z wielkim zaskoczeniem i niepokojeniem przyjęliśmy zawiadomienie z EŚTBS-u w sprawie podniesienia nam czynszu od stycznia 2022-2023 roku. Horrendalne podwyżki czynszu przez spółkę EŚTBS spotkały się z naszym ostrym sprzeciwem. Większość po podwyżce będzie płacić o kilkaset złotych więcej. To dla wielu rodzin ogromny wydatek, który nie będą w stanie w obecnym czasie udźwignąć. Kwestionujemy zasadność podwyżek, rozumiemy sytuację w kraju spowodowaną inflacją, ale bardzo zaskoczyło nas ich wysokość. Podniesienie czynszu o około 55% jest naszym zdaniem zupełnie abstrakcyjne i nieuzasadnione. Zwłaszcza, że to nasze opłaty należą do najwyższych w mieście, mimo że budownictwo społeczne z założenia miało być do tzw. średniej klasy, których nie stać na zakup własnego LED. Taka podwyżka uderza najbardziej w ludzi nieco słabiej sytuowanych, rodzin wielodzietnych, emerytów i rencistów. Nastąpi zwolnienie mieszkań i kto będzie opłacał pustostany? Czy miasto będzie dopłacać na ich utrzymanie, czy doprowadzi do eksmisji tych, co nie będą w stanie płacić czynszu na poziomie dużych miast? Mieszkańców nie stać na miesięczne opłaty średnio 1500-1700 zł z mediami w sezonie grzewczym, gdzie już w tym półroczu była znaczna podwyżka za wodę i ścieki. Ostatnio chcieliście Państwo podnieść podatki lokalne, zeszło do poziomu 7,5%, argumentując sytuacją finansową mieszkańców. Nielicznych więc będzie stać w obecnych trudnych czasach na zapłatę czynszu podwyższonego o 55%. Co Pan Burmistrz zrobi z rodzinami, które przyjdą do Pana z powodu eksmisji czy z prośbą o tańszy lokal mieszkalny? Tak drastyczne podwyżki czynszu spowodują zwiększenie zaległości w opłatach. Ogromne zaległości. Co zrobią wtedy władze spółki bez wpływu dochodów? Czy spółce zależy na dochodach mniejszych, ale systematycznie utrzymywanych, czy na ponoszenie jeszcze większych kosztów, jak na przykład windykacja, a co za tym idzie większego zaangażowania pracowników spółki w dodatkowe zadania, czy koszty dodatkowego zatrudnienia, z czego EŚTBS-y zapłacą za wodę, ścieki, jak wpływy będą dużo mniejsze. Zaznaczmy to, że tu zobowiązanie wobec gminnej spółki ZWK i WK, więc tak podwyżka odbije się we wszystkich mieszkańców gminy, nie tylko na najemcach EŚTBS-u. Stawka często z szur zawsze będzie zróżnicowana na bloki. Każdy nowo wybudowany miał minimalną większą stawkę czynszu od poprzedniego. Dlaczego teraz zrównuje się te stawki, skoro każdy najemca spłacza w czynszu kredyt zaciągnięty na budowę danego bloku? Dlaczego najemcy bloków przy ulicy Lipowej mają ponosić koszty budowy bloków przy ulicy Bocznej? Prosimy o szczegółowe przedstawienie, co wchodzi w skład czynszu, w jakich wysokościach oraz w porównaniu wzrostu kwotowo-procentowego każdego kosztu od stawek aktualnie obowiązujących. Interesuje nas, jak wyliczono i uzasadniono podwyżki poszczególnych składowych czynszu. Prosimy o podanie stanów kosztów spłacanych, jak i pozostałego zadłużenia kredytów i odsetek na poszczególnych inwestycjach. Ulica Lipowa, blok numer 1, 2, 3 i 4 to jest budowy budynku wielorodzinnego. Chcemy też podpowiedzieć, że może należałoby zrezygnować z kosztów promocji, jak na przykład zakup leżaków na imprezy gminne. Uważamy to za zbędne wydatki ponoszone przez gminną spółkę, którą naprawdę nie musi się promować. My jako mieszkańcy mamy ogromne zastrzeżenia odnośnie skali podwyżek. Nie zgadzamy się z nimi, jesteśmy w stanie desperacji. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie
możliwości zaspokojenia swoich codziennych potrzeb w sytuacji rosnących kosztów utrzymania mieszkania. U podstaw społecznego budownictwa mieszkaniowego właśnie legła idea budowy mieszkań o umiarkowanych czynszach. Oczekujemy od władz spółki decyzji o obniżeniu nowych stawek czynszu. Nie zgadzamy się z podwyżką. Prosimy o zrozumienie i liczymy na dobrą wolę drugiej strony. Prosimy o interwencję i wyjaśnienie sprawy w naszym imieniu oraz o odczytanie treści interpelacji na sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie. Z wyrażami szacunku mieszkańcy ŚDBS ulica Lipowa 1-4. Dziękuję. Nie mam więcej interpelacji. To ja może, żeby oszczędzić Państwu nieco pracy, parę słów na ten temat. Nie wiem, z którego dokładnie jest to pismo. Bo ja, przepraszam, bo nie panie burmistrzu, dzisiaj to pismo przekazał mi przed 16 grudnia. Z 16 grudnia. W tej sprawie odbyło się już spotkanie z mieszkańcami ulicy Lipowej. Państwo dzisiaj w budżecie na 2023 rok przegłosowali dokapitalizowanie spółki w kwocie bodaj 220 tysięcy złotych, a to spowoduje, że przed nowym rokiem zostanie będzie nowy regulamin dotyczący cen mieszkań na TBS-ie i na tych blokach, o których mowa w tym piśmie, zostanie docelowo od 1 stycznia ustalony czynsz na poziomie kwotowym 15,50, więc to jest mniej więcej 3 zł niżej w stosunku do tego, co było planowane. Ja w tej sprawie już jestem po spotkaniu z mieszkańcami ulicy Lipowej. Oni sami zadeklarowali, że dla nich akceptowalna byłaby podwyżka do kwoty 15,50 i to, co Państwo podjęli, jest wynikiem tych rozmów i to zabezpiecza kwestię na przyszły rok. Czy ja mógłbym dużo kontrargumentów do tego pisma podać, ale nie wiem, czy na dzisiaj jest sens i to jest miejsce i czas. Ale okej, to tyle w kwestii ustaleń czynszowych. Dziękuję. I ostatnim naszym punktem, do którego przechodzimy, są sprawy różne. Czy w sprawach różnych ktoś chciałby z Państwa zabrać głos, z Państwa radnych? Panowie sołtysi? To głos prosiłbym, nikt z radnych nie chce, pan radny sejmiku województwa lubuskiego, pan Zbigniew Kołodzi. Zapraszam. Okulary są już potrzebne, wszystko widzieć. Na początku chciałem podziękować za zaproszenie na sesję Rady Miejskiej. Już dłuższy czas nie miałem okazji uczestniczyć. Trochę się nawet za Wami stęskniłem. Jest okazja się spotkać. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Kierownicy Wydziałów. Chciałbym pogratulować przyjęcia budżetu, bo bez przyjęcia budżetu byłoby ciężko pracować w roku przyszłym. Udało się Wam to spiąć. I chciałbym Wam za to pogratulować. I też jednocześnie chciałbym wspomnieć o sejmiku województwa lubuskiego. Mieliśmy we wtorek teraz, przepraszam, poniedziałek sesję, aczkolwiek obserwując tutaj Waszą, to jednak znacznie spokojniej niż to, co się dzieje w Urzędzie Marszałkowskim. Nawet potem czasowo przeznaczenie o godzinie 11 skończyliśmy o 18.30. Co prawda nie tylko były sprawy z budżetem, jeszcze inne były sprawy, no ale tutaj znacznie większa dyskusja, różne uwagi, no ale też udało się nam ten budżet przyjąć. Chciałbym tutaj dla Państwa przedstawić tak w pigułce takie najważniejsze tematy, które bezpośrednio mogą dotyczyć i samorządu tutaj gminnego, jak również jednostki, które współpracują, organizacje pożytku publicznego. Tak bym po przedstawił dla Państwa, na co będzie można liczyć, czy na co wnioskować na rok 2023 w budżecie województwa i jakie wnioski zostały zapisane też z naszego terenu. Zacznę może od rolnictwa, działu, który w paragrafach kładącego wierszy. Mamy przygotowane 1,5 miliona złotych na wyłączenie gruntów z FOR-u, czyli Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Te środki są przeznaczone na drogi wjazdowe do pól, dofinansowanie
takich inwestycji jest w 50% plus w 90% nasadzenie drzew mimiodajnych na tych drogach, jak również można skorzystać też na dofinansowanie małej retencji wodnej, czyli zbiorników wodnych, które są według mnie praktycznie w każdej wsi. Tu też do 50% dofinansowujemy te zadania. Tutaj przykładem zaangażowania, czy chyba najbardziej zainteresowany samorząd w województwie, to jest gmina Szczaniec, która praktycznie chyba wszystkie zbiorniki małe we wsiach z tego, z naszego funduszu udało jej się wykonać. Następne, zakup węzy pszczelej. Jest taki program dla pszczelarzy, który od 3 lat dofinansowujemy. Pszczelarze mogą skorzystać na dofinansowanie. W tym roku miałem spotkanie na podsumowanie. Z pszczelarzami są bardzo zadowoleni z tego programu. No i proszą o dalsze wsparcie i to wsparcie z naszej strony jest. Mamy po raz pierwszy też dofinansowanie dla Polskiego Związku Łowieckiego na zakup kontenerów do żeby półtusze można było rozbroić, ściągnąć tą skórę i sprzedać, aby można było łatwiej trafić dla mieszkańców Podby, bo często jest tak, że nikt nie jest zainteresowany całą wyżną łowną, czy dzikiem, czy sarną, a elementami na pewno jest. Od po raz drugi w tej chwili będziemy mieli program Dział Kobiet. Mamy na to przeznaczone 400 tysięcy złotych. W tamtym roku było to realizowane przez samorządy gminne, bo nie mieliśmy możliwości bezpośrednio wsparcia dla rodzinnych ogródków działkowych. W tym roku ma to tak być, że rodzinne ogródki działkowe będą składać wnioski do nas, do Urzędu Marszałkowskiego i te wsparcie będą mogły otrzymać. Wiem, że w tamtym roku tutaj jeden z rodzinnych ogródków działkowych otrzymał to wsparcie z naszej, od nas. Myślę, że w tym roku może będzie tego więcej. Lubuska od Nowa Wsi. Ten program już jest realizowany przez kilka lat. Sporo stowarzyszeń naszego terenu po to sięga, o to wsparcie i to jest dalej realizowane. Lubuska dla kół gospodyń wiejskich. Mamy też takie środki przeznaczone na wsparcie dla kół gospodyń wiejskich. W tym roku był program klifarzowy. Na rok przyszły będzie to realizowane. Program dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczący mobilności rowerowej. Mamy w budżecie 5 milionów złotych. Jest to środki przeznaczone na przygotowanie projektów, inwestycje związane ze ścieżkami rowerowymi. Kilka tutaj samorządów z tego terenu już zgłaszało. Myślę, że w tym roku dobrze byłoby, aby też przyjrzeć się i można było skorzystać też z tego wsparcia w Urzędzie Marszałkowskim przez gminę Świebodzin. Mamy też dofinansowanie 200 tysięcy złotych dla wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, które też potrzebuje wsparcia, aby można było realizować i bezpiecznie przebywać nad jeziorami naszej gminy, czy nawet naszego powiatu. W budżecie znalazł się zapis 125 tysięcy złotych na organizację drużynek wojewódzkich w Świebodzinie, które mają się odbyć we wrześniu. To już tak jest centralnie pisane, że dla Świebodzina te pieniądze są przeznaczone. Na zabytki mamy zabezpieczone 1 400 000 zł. Wnioski można składać do końca stycznia. Myślę, że jakieś tu wnioski z tego terenu też będą mogły wpłynąć. Lubuska baza sportowa. Od 3 lat ten wniosek jest, ten projekt jest realizowany. W tym roku trochę mnie zmartwiło, bo było dofinansowanie 100 000 zł dla OSIL-u, które z rozmawiania z dyrektorem te środki jednak nie zostały wykorzystane. I 100 tysięcy wróci do Urzędu Marszałkowskiego, to mnie martwi, bo no, niełatwo byłoby uzyskać dofinansowanie, bo tych wniosków jest znacznie więcej niż możliwości finansowych. No tutaj była mowa o wykonawcy, że wykonawca ten temat zawalił. No szkoda, że tak się stało, no bo te pieniądze można było wykorzystać i mniejsze środki własne na to wydać. No ale to już jest za późno. I to na rok przyszły również mamy 3 miliony złotych. Być może będą inne propozycje, aby można było dofinansować. Lubuska baza turystyczna. Mamy 500 tysięcy złotych też na dofinansowanie baz turystycznych na terenie naszego województwa. Być może się znajdzie też wniosek z naszego terenu. Nawet na niebojsk piłkarskich od 4 lat funkcjonuje. Co roku praktycznie około 10-11 gmin dostaje to dofinansowanie i ten temat jest dalej realizowany. Nowym programem dotyczącym jeszcze nawadniania boisk piłkarskich związany jest ze sportem jest Trybuna Plus. Mamy 200 tysięcy złotych przygotowane na wsparcie
ławeczek, czy ewentualnie, żeby były też trybuny oprócz na obiektach sportowych i takie dofinansowanie z naszej strony też jest przewidziane. Jeżeli chodzi jeszcze o nasz teren, który mamy prawie 10 milionów, żeśmy przeznaczyli dla Lubuskiego Centrum Ortopedii na dofinansowanie kapitału zakładowego, jest, zresztą chyba Państwo wiecie, jest prowadzona duża inwestycja i aby to wszystko spiąć, no to trzeba było też te środki finansowe od nas na podwyższenie kapitału dołożyć i te środki są wpisane w budżecie. Mamy 300 tysięcy złotych też na ochotnicze straże pożarne, na remont remis. W tym roku wiem, że tutaj wniosek był z gminy, jedna z OSP otrzymała to dofinansowanie. Jest to realizowane również w roku, tym będzie w 2023. Program, który ta droga kopiotacz powstał, Zielone Gospodarstwo Opiekuńcze, wiem, że to w Jedlonowie OPS realizuje. Na rok przyszły też mamy zabezpieczone środki na realizację tego zadania. To jest taki program, który jest dedykowany przede wszystkim dla mieszkańców wsi, dla starszych mieszkańców i coraz więcej z tego, co rozmawiałem z dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim, zainteresowanych jest samorządów, aby ten program realizować. I myślę, że w przyszłej perspektywie na pewno będzie więcej samorządów. Na dzień dzisiejszy są tylko trzy gminy, które się tego podjęły, czyli gmina Świebodzin, gmina Trzciel i gmina Wiejska Nowa Sól. Jeszcze mogę dwa zdania powiedzieć dotyczące konkursów dla stowarzyszeń sportowych. W tej chwili mamy, na dniach rozpoczyna się konkurs, który trwa do końca stycznia dla organizacji pożytku publicznego, aby mogli też skorzystać z dofinansowania. Przede wszystkim to dotyczy tych większych klubów w naszym gminie, które działają poza naszą gminą, czy poza powiatem. Myślę, że dobrze, żeby też złożyły środki o dofinansowanie i z tego dofinansowania skorzystały. Mamy też program dla seniorów dotyczący szczepienia grupy w wieku 65+, 300 tysięcy złotych. Wiem, że w tamtym roku gmina Świebodzin z tego programu skorzystała. No i ten program jest realizowany na rok 2023, jak też leczenie niepłodności in vitro, na które mamy wpisane 500 tysięcy złotych. To tyle tak ogólnie, jakby w pigułce informacji co o tematach, które będą realizowane w roku 2023 przez województwo lubuskie i skierowane będą dla jednostek samorządu terytorialnego, jak również dla organizacji pożytku publicznego. Ze swojej strony chciałbym jeszcze na koniec życzyć wszystkim radnym i uczestnikom wszystkiego dobrego, dużo spokoju w nadchodzące święta, a jednocześnie, tak jak wcześniej ktoś z Państwa wspomniał, dużo zapału do pracy w roku przyszłym, bo tego zapału na pewno będzie potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. O przedstawienie skrótowe. I czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze w sprawach różnych zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym chciałbym Państwu w imieniu swoim złożyć spokojnych, zdrowych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, spełnienia planów i osobistych, i zawodowych. I chciałem podziękować za pracę w tym roku naszym kalendarzowym radnym Rady Miejskiej, panu burmistrzowi, pani burmistrz, pracownikom urzędu. Do radnych płynęły liczne życzenia z placówek oświatowych, z terenu gminy, ze szkół, przedszkoli oraz powiatowego zespołu szkół. Jeszcze na zakończenie pan burmistrz chciał zabrać głos, także oddaję. Szanowni Państwo, ja już króciutko chciałbym tylko po pierwsze podziękować Państwu za kolejny rok wspólnej pracy, ciężkiej, czasem niełatwej, ale myślę, że dla Świebodzina mimo wszystko udanej. I cóż, chciałbym, żeby Państwo przy świątecznych stołach znaleźli przede wszystkim spokój, ciszę, towarzystwo tych, którzy są Wam najbliżsi, tych, którzy kochają Was, których Wy kochacie najbardziej, odpoczynku, momentu refleksji i wszystkiego, co najlepsze w nowym roku Państwu, Waszym bliskim. No i też całej gminie Świebodzin. Niech ten przyszły rok będzie dla nas najlepiej lepszy niż ten. I czego bym
sobie życzył najbardziej, to żeby ten przyszły rok w przeciwieństwie do dwóch minionych nie przynosił nam już więcej żadnych tego typu niespodzianek, jakie miały miejsce, żebyśmy mogli wreszcie w spokoju popracować bez żadnych udziwnień, bez żadnych rzeczy, które zaskakują nas co chwilę, a dzięki temu, że Parlament sprawił nam wszystkim prezent w postaci przełożenia wyborów, to mamy jeszcze rok względnego spokoju, czego sobie i Państwu życzę. Wszystkiego dobrego Wam i Waszym bliskim. Zdrowia, wesołych, spokojnych świąt. Dziękujemy za życzenia. Porządek obrad został wyczerpany. Zamykam 48. zwyczajną sesję Rady Miejskiej Świętej. Dziękuję za przybycie.